Wszystkie materiały promieniotwórcze podczas swojego rozkładu mogą powodować poważne problemy zdrowotne dla ludzi oraz innych istot żywych. Niestabilne izotopy promieniotwórcze o różnej masie cząsteczkowej ulegają tak zwanemu rozkładowi, co uwalnia energię potrafiącą nawet zabijać komórki lub uszkadzać DNA, czy też generować mutacje prowadzące na przykład do powstawania nowotworów. Okres połowicznego rozpadu plutonu to aż 24 tysiące lat. A więc tyle czasu potrzeba, żeby połowa jego masy zmieniła się w bardziej stabilne substancje. Wynika z tego, że pluton obecny w środowisku ma na nie bardzo szkodliwy wpływ przez długi okres czasu. Ekspozycja na radioaktywny metal może być śmiertelna dla żyjących istot, prowadząc do mutacji komórek narządów wewnętrznych, czy też powodując na przykład raka płuc poprzez ich wdychanie. Badanie na myszach z 2011 roku, opublikowane w czasopiśmie Nature Chemical Biology, wykazało, że pluton zalega w komórkach nadnerczy, zastępując żelazo, które występuje w ich receptorach. Badanie krwi wykazało również, że pierwiastek bardzo często magazynuje się w komórkach wątroby oraz krwi. Jednak fakt, że ludzkie ciało preferuje żelazo względem plutonu, może prowadzić do nowych sposobów leczenia zatrucia tym pierwiastkiem. Naukowcy proponują na przykład zalewać wspomniane receptory żelazem i tym samym zapobiegać wchłanianiu szkodliwego plutonu. Innym szkodliwym pierwiastkiem jest uran, przy czym jego izotopy posiadają czas połowicznego rozpadu od 25 tysięcy do nawet 4,5 miliarda lat. Zdaniem naukowców największe zagrożenie wynikające z ekspozycji na uran jest związane z uszkodzeniem nerek. Inne problemy to zwłóknienie czy też rozedma płuc. Badania wykazały jednak, że małe dawki uranu, na przykład spożywanego wraz z wodą ze skażonej studni, nie wykazują żadnego wpływu na funkcjonowanie wspomnianych organów. Nie zmienia to jednak faktu, że podobnie jak pluton, uran emituje promieniowanie alfa, a nawet może się rozpadać do radu, który zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Bardzo duże ilości promieniowania mogą prowadzić do tzw. choroby popromiennej, którą jednej z oznak jest krwawienie z przewodu pokarmowego. Jak część z Was może wiedzieć, w wyniku katastrofy w Czarnobylu 28 ratowników zmarło bezpośrednio w wyniku choroby popromiennej w ciągu 3 miesięcy po zdarzeniu. A odsetek osób chorych na raka wzrósł czterokrotnie na przestrzeni kolejnych 10 lat. Na szczęście, katastrofy, których doświadczamy obecnie, nie są na ogół na tyle wysokie, by można było mówić o podwyższonym ryzyku rozwoju chorób nowotworowych. Przykładowo, pracownik elektrowni jądrowej w Fukushimie wystawiony na działanie promieniowania w dawce 100 milisiewertów może doświadczyć zwiększonego ryzyka choroby o jedynie 0,5%. Co oczywiście nie zmienia faktu, że każdy, kto w jakiś sposób wchodzi w kontakt z materiałami radioaktywnymi, powinien być ostrożny.